Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Webson, a to Metal Gear Rising Revengeance. Zastanawiacie się pewnie, Webson, o co chodzi, człowieku? Co ty odwalasz? Ty już skończyłeś tę grę. Tak, grę skończyłem, ale przejście głównej fabuły odblokowuje dwie nowe historie, mianowicie Jetstream i Blade Wolf, z czego dziś zagramy sobie kampanię Jetstream The Old Story 1. Stary, mam tak. W skrócie się mi zresetuje. Na normalu, bo tam bez przesady. Jaki tutorial? What the fuck? Innego tutoriala. No. I piękna cutscenka. Spoiler. W tym trybie gry gramy samym Samuelem. Take it you're not a fan? No. They make me sick. I knew Johnson's team was working on some fancy pants new reception area. But Jesus. When I get my hands on that candy ass, he'll be lucky if he can even carry his box of shit out of the building. Is it really so horrible? They're only trees. They go from full blossom to bare in a week. One fucking week. Everywhere in DC you hear, oh, it's so fleeting and beautiful. Pathetic. What do you think? Nature is just nature. Not beautiful, not ugly. The wind blows, the flowers float away. It's simply how things are. In any case, Minuano should be close. Minuano, the cool Brazilian wind. Ooh. AKA Jetstream Sam. Tak, jak teraz sobie pomyślę, czy to jest ten motor, który później ukradliśmy, żeby pojechać do Sama i go zabić? A teraz poznajemy historię jakby od tej drugiej strony. Tak, to są wydarzenia z przeszłości, to wszystko się stało w czasie gry Raidenem. No, tak więc przechodzimy już do gry. Jesteśmy, jak widzicie, Samuelem. I on ma on nieco inne ataki. Ma on takie dasha z Piercing Windem i Steve Breezem, który jest całkiem spoko atakiem. Myślałem też, żeby się nie przerzucić na... czy mamy tą drugą broń też? Nie mamy, lol. Tego nie wiedziałem. No i mamy tą Murasama Blade. Dobra. To tego się nie spodziewałem trochę, ale spoko. Tu też jakieś dodatki, granaty, coś. Generalnie zastanawiałem się, czy się nie przerzucić na klawiaturę, ale... Ale! Znaczy, tfu! Żeby się nie przerzucić na pada. Ale stwierdziłem, że...
jakiś granat, klawie, to to posłuchacie sobie. Oj, mogę kogoś pociąć. Nie zauważyłem. No jak już gram na klawie, no to na klawie, nie? Posłuchajcie sobie mojego walenia w nim. Jezu, z tym nigdy nie wiedziałem jak walczyć. Także jak będę tu ginął jak szmata, to mnie nie winicie bardzo. Proszę. Nie mogę w ogóle jakoś leczyć jako sam. Tak, mogę. W ten sposób. No przecież. Najbardziej opłacalny sposób leczenia się. Halo. No! Śmierć. Fuck. No, sterowanie wcale nie jest takie proste. Tutaj górą pociśniemy po cichutku. A coś jest? O, ranopasta. No dobra, generalnie nie wiem czy da się to zrobić na stealtha, ale shiny stealtha. Po co komu stealth, co nie? No. Myślałem, że mi się nie uda z niego wyciągnąć. Ale generalnie mocno, mocno, strasznie się opieramy tutaj właśnie o te ataki, które polegają na przecięciu przeciwnika. Przecinamy kolesia, wyciągamy z niego kręgosłup. W ten sposób się leczymy. No bo tych nanopas, bądźmy szczerzy, nie będzie zbyt dużo. Ui! Kroić mnie się. Problem, że na pewno taki zaraz mnie tu zjedzie, albo coś się mi się zużyła sama nanopasta. Typowo się sama się zużyła. O, dobra, pyk, 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 pyk. Dobra. Nieźle, nieźle, jest mi nawet powiedział dobrze. Pyk, kolejny rozwalony. Ale możemy podejść tutaj. Pozwolicie, że sobie łyknę. Dzisiaj planowałem wrócić do domu 2 godziny wcześniej niż wróciłem. Na F czy na co to było? A może nie ma jakiejś Silent Assassination? To ja pana przetnę. Jezus Maria, daj się przeciąć, no. Nie wiem, czy tu jest jakiś Silent Assassin. Co to jest? Co to jest? Nie, bo jakby przeszedłem kawałek tego, ale nie zwróciłem na to uwagi. Czy to jest jakieś takie gówno, którego nie muszę robić? Jeśli tak, to nie będę ich robił. No. Ja myślę, kurde, a nie. W ogóle jak widzicie, sam też ma 100% życia tylko, a nie te moje tam 100 ileś, które wyrobiłem sobie na Raidenie. Tak więc gra wcale nie jest jakaś łatwa. A, i w nagrodę coś dostaję. Chyba, że tak, to można robić. Co ja dostałem? Co to?
Aha, i w nagrodę będę dostawał upgrade'y do życia, co? No dobra. O, ja mam double jumpa, spoko. Fajnie wiedzieć. Dzień dobry. Scenka. Wolf. Interface. A talking robot dog, basically. State your business here. Me? Oh, just sharpening my skills. Wandering the earth, dispensing justice, but only to those who deserve it. Such as outlaws, desperados. You refer to World Marshal. The ones holding your leash, right? The ones who issue my orders. And your orders are to kill me? Yes. Call me biased, but those seem like pretty dumb orders, pup. Why don't you try thinking for yourself? For myself. Fajnie, you must die. Ja w tle generalnie słyszę bardzo nieładną muzykę, więc teraz sobie trochę pogadamy generalnie, co tam u was, co tam, no nie, no halo, jeszcze się nie zdążyłem nawet, halo gro, nie zdążyłem jeszcze zacząć rozmawiać tu z moimi ludźmi, kurde, ktoś mnie naskoczyli na siebie pięknie. O, tak, tak, teraz cię mam. Kurde, a już był w takim clusterfucku w rogu. O kurde, ej, przeciął to. Przeciął, wolf. Au. No, nie rzucaj we mnie. Dobra, clusterfuck w rogu. Albo nie? Się uwolni od razu. No nie, nie rzucaj we mnie. Nie, no i tak jak raj ten nowy, no. No nie! 11% healtha. Serio? Nacisnąłem. Dobra. Restart. Oczywiście nie mogę być. No kur... Dobra, ludzie, idzie nam o wiele lepiej generalnie. Już jestem na poziomie takim, że ja mam nadal 70%. On ma tak 20, jak widać, mniej więcej. Generalnie zacząłem robić pełno przewrotów i innych takich, przez co zadaję mu damage częściej, więc zajęło mi to naprawdę chwilę. Jezu, zacząłem gadać na chwilę i... O! Pięknie! Sorry, Wolf. Opa. Woo! How did you? You fight because you're forced to. I fight because I choose to. Now, I am quite good, you know. No, także wcale walka nie była taka trudna, tylko trzeba było być bardziej mobilnym, a nie stać i klikać wszystkie guziki.
Dobra, zbieramy kolejny Endurance Plus. Lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy dalej. Generalnie tu już widzę jakieś clusterfucki i inne gówna. Pajączarze. O boże, nie wiem, czy chcę się z nimi walczyć. Nie wiem, też się mogę ich jakkolwiek uniknąć. Oczywiście ogniem. Co inne? O, zaraz zginę. Zaraz zginę. Lol. No, a tyle jeśli chodzi o ucieczkę jakąkolwiek. I moje 4% życia. Zajebiście. Jesteśmy dalej. To nawiązanie do Mario. Okej, już widzę jak to ma być. Już widzę jak to ma wyglądać. I am a drunken. Du, nie widzisz mnie. Ale ja tu Dudu widzę się. Naprawdę mogę ich jakoś silent killować, czy tak nie za bardzo? No. Nie odwracaj mi kamery, jak proszę. O! Ja teraz będę miał. Tylko nie natypnij mnie. No serio! Ale suchar przez to, że stałem na tego drodze. Nie wiem, czy nie będę musiał od razu blokować. Pewnie, że będę musiał. Ale nieważne, bo już kroimy krowę też. No i jest zajebiście. No, generalnie sorki się tak trochę mało mówię, jak pewnie wiecie, to nie nagrywałem co 2 tygodnie, jak nie więcej, nie? Gdzie tam enemy, site, dziomek? Ja nie widzę żadnego enemy. Kurde, ty, jaki opór stawia. What the fuck, dziomek? Co ty sobie myślisz? Ci ręce poucinam, to już nie będziesz taki cwany. A jak się generalnie wsiadnę tak na 13 kawałków, to... Jeśli się niedobrze zrobi, co to jest? Wyrzutnia rakiet, dobra. Skradamy się dalej. Jestem tylko beczką. Jestem zwykłą beczką. Just what I was looking for. Dobra, elevator. Czy to też będą wrogowie? Dobra, się, że będą. Nie. Ech, właśnie nie wychylać, ziomek. Pyk. No nie, to małe główna, serio. No właśnie, walcz z takim badziewem. Są wrogowie, czy co? O, dzień dobry. Nie wiem, czym ty jesteś, ale... Ała. Ale najpierw zabiję tego do góry. Dobra. Ciśniemy i teraz już... O, fuck. Dobra, nie ma tu jakiegoś, nie wiem czego w sumie. Nie wiem co to mi chciał zrobić, ale okej.
Jakiś ojciec. Jeps. Dobra, i krajmy pięknie. Ue, nie udało mi się odnowić sobie chęć. No ale dobra. Chyba nie będzie z tym wielkiego problemu. No, wpuścicie mnie tam na górę, czy nie? Mógłbym tak wysoko, serio, musiałem się z nimi bić. Dobra, akcja. Lecimy dalej. Tylko raz umarłem? Tak, tylko raz na Wolfie. Jestem na Eugene, nie wiem nawet, czy to był dokładnie Wolf, nie? Monsoon. Jak ja się nienawidzę. Także w sumie od kiedy wiem, jak się zablokować, jesteś gównem. They say you took on a drug cartel back in Brazil, all by yourself. Almost took it down, too. If you had, another outfit would have taken its place. One way or another, it always goes back to business as usual. You realized that, didn't you, Sam? That's why you left. I was out for revenge, and I got it. Well then, let's see what you got now. Metal Gear. Super. Desperado, Dratko. Przerabialiśmy to już. Ja go przewróciłem. Można to było tak łatwo zrobić w pierwszym etapie? Serio? No dobra, w sumie. Who fucking cares? Au. No czy on mnie naprawdę pyskiem leje? O, płodność, ryj. No nie, znowu sobie ten nutek. Jak się zajebista. Ale to boli. Kiedy nie możesz się jej puścić swoim widzom. Nie. Za bardzo, kiedy będę tak wysoko. Dobra, patrz. Cfel. No nie, no serio, dalej tym pyskiem. Ziomek. Ziomek. Please don't stop. Dobra, tniemy dalej. Razem działko jedno, okej, okay, chociaż coś. Nie, generalnie jest tak źle walczyć z Metal Gearem. Nie no, serio, znowu tym piskiem. Chyba jednak nie. Zaryw się. Brawo. No nie! Aaaa! No nie, ta sekwencja z pyskiem. To jest tak głupie. Jak się bierze dużo damage'a, ale... A, wolałem kroić nogę. Wolałem kroić nogę. Uiii. Okej, okay, czyli generalnie z tego co widać po pierwszym odcinku Metal Gear Rising i najnowszym odcinku Metal Gear Rising, najlepszy sposób na pokonanie Metal Geara. Przetnij go w pół! Co się będziesz? Well done, Sam.
but you haven't quite passed the test yet. Come on up to the top floor. No to a ten wyświetli, dobra. Dobra. I am heading to the indicated waypoint, yo. O Boże, to jest test moich parkour skillów, skilli. Odewa. A, okej, okay, to. Fuck. No dobra, wracamy. Bym się nie wyrobił na zakręki. It's hammer time, guys. Not a single fucking problem, yo. Pyk. To jest fajne, tak podskakuje, tylko pyk. I generalnie źle musia nie ma, nie? Raz. Dwa. Raz. Pyk. Dwa. Wyskok. Pyk. A! A to jest satysfakcjonujące. Nie wierzę. A! No a nacisnąłem, bo to już żółty atak, nie do sparowania. To jest czerwony, więc to tam luz. Będę pierwszy? Nie byłem. A może i byłem. Nie wiem. Teraz byłem. Pyk. Pięknie. Dobrze, 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 combat rank S. Puśćcie mnie. You're everything they said you were, Sam. Yet still so naive. And how is that? Outfits like ours, they're living things. You can't destroy them with violence alone. You may kill a part of it, a limb or two. But the main body will survive. Then I'll just have to kill all of it. All of you. We're not some band of favela thugs. I told you, our outfit is a living thing, with offspring, with influence. Our memes. You've destroyed plenty of street gangs all over the world. Yet, are we any closer to world peace? I'm not here for the world. I'm here for myself. Well, that's more like it. Let's just see how far that attitude gets you here, shall we? Spoko. To co, teraz mu sunę? Proceed through the Japanese garden. Okay. Proceeding through the Japanese garden. Proceed, czytaj. Tam i wszystkich po drodze. A już na pewno tego ziomka, który był nader wytrzymały. To miejsce, no. Ach, myślałem, że nie trafi. Pyk. Jezu, on mu to z głowy wyjął. Okej, okay, no to ja chcę pro... Kotek! Thank you.
Lol, co ten kot? O, teraz cię mam. No nie. No nie. No. Rzesz. Immortal cat. He is a master of the all. Everything. On mnie posuwa. Jaki on jest silny. Ten kot jest mistrzem. Dupa kota. Daj mi tę beczkę. Ty głupku, to ja jestem. Dobra, nieważne. Wszyscy zabici oprócz kota. Elo, wchodzę. O, dwa! Że nie mają paska życia, więc pewnie są trochę słabsze. Maybe, possibly, don't know. Dobra, nie warto, banko. Jednego. Proszę. Mogę z nimi w ogóle walczyć, proszę. Dobra, jeden padł. Tyk. To jest taki piękny, taki. Pierwszy. Woo. Dobra, kombat ranka. Dalej. Zero wyzwania. Prawo. Coś jest? No nie wiem, jest ta kolejna misja, nie chce mi się. Jeszcze raz będę na ciebie ziomek otwierał, wyciągał miecz. Dwa razy porządnie, co? No, czy ty umrzesz w końcu? No, jak ci przetnę na pół, to umrzesz. Chyba. Co to? No, pasta? Nie potrzebuję. No! Teraz sobie znalazłem miejsce. Uff! To mnie uratowało w tym miejscu. F. F. Ło! Lewo. Blisko wystarczająco. No nie wiem, no tak wyłazić, wyłazić. No nie, 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 nie. No! Tego kolesia w ogóle gdzieś tam przypadkowo w procesie pociąłem. Ej, z tym chcę walczyć w 1v1, nie? One v one powiedziałem, głupi gorylu.
No, halo, gra mi pokazuje tyle guziczków do naciśnięcia. Ja naciskam je wszystkie naraz i nic się nie dzieje. Hej, not man. Ah. Pyk. Pyk. I dawaj. Dobra. Generalnie też sobie ludzie mniej mówię w czasie walk, tak? Ale mówię, muszę się przyzwyczaić z powrotem do takiego płynnego gadania. A w miarę myślę. Tam jest kolejny wróg. Widzę tu wroga. O, jak się ukrył skubany. On za jakieś poukrywane te... Kurde, to nie jestem się tego szukać. Ale dobra. Także sorry, jak mniej mówię, zwłaszcza kiedy walczę. Yes, you are. Oh, but you're doing so well at our test, Sam. You're Armstrong. I already have a job. Destroying men like you. Bastards who keep the status quo. Send others to die. All from your cushy corner office where... Well put, Sam. You and I have more in common than you think. Come on up to the roof for your final interview. What are you talking about? Hurry. Don't want to keep the new boss waiting. Head to the indicated waypoint. Dobra, ale tu coś jest. Okay, kolejne pudło. Czy ta gra naprawdę oczekuje ode mnie bycia stealth? Tam jest action, tam. Czemu tu jest action, a ja mogę iść tam? Aha. Czyli nie mogę tu wejść. Dzięki, grozie, kałeś mi iść w miejsce, które nie mogę iść. O, fuck! No, jak cię zaraz kopnę... No, w sumie... Więcej parowania znaczy... Większy damage. Znaczy, szybciej się zabije. Chuj. Dobra, a tu będzie access denied. O, tu jeden guzik tam się otwiera. What the fuck? To jest to miejsce, gdzie były te mózgi? Dobra, ja muszę przejść na drugą stronę. Co jest tam? Musimy schodzić na dół tak, o, z dupy. Ale zejdę. Dobra, muszę znaleźć security code. Where the fuck is security code? Where the fuck is I am, you are, he, she, it is. Dobra, chyba tylko na drugą stronę muszę przebiec, czy uda się bez walki. I co teraz? Zajebiście! I czemu to muszą być goryle? Jak ja ich nie lubię. Nie wiem, kogo tam mogę pociąć, ale okej, mogę go pociąć. Więc why not? To chyba był zwykły człowiek jakiś. A to już była goryla. Dawaj security access code, dziwko. No. I załatwiona gorilla. Ja nie wiem, jak ci wrogowie się nazywają, ale tam mówię po swojemu. Co teraz? Chyba tam muszę iść. Okej, tutaj był access denied, więc może po kolei będę musiał teraz łazić i zbie. Jezus Maria, pamiętacie to miejsce? To tu walczyłem po raz drugi z Monsunem i Mistral. A teraz... Z dwoma takimi... Jestem uzbrojony w większą wiedzę i w ogóle umiejętności.
Tratatata. Tak naprawdę to nie. Nie wiem, po prostu walczę, mając nadzieję, że w końcu... O, proszę. Że w końcu coś wyjdzie, więc... Jakoś idzie! Pięknie. Wow, co to był za atak? Serio tak was dostać z łuku pitych. No czym ty mnie jeszcze bijesz? Ty masz naprawdę jeszcze cokolwiek do bicia mnie. Ty masz jakikolwiek autorytet do bicia mnie. Jezus Maria, absolutnie nic nie widzę, jestem w środku tej maszyny. Bitrate pewnie w tym miejscu będzie tak chujowy. Mogę nie dać tego określić. Czy to mnie właśnie kopie? Gdzieś tam go przeciąłem. Teraz potem go jeszcze trochę i F-ka. Jezu, jaki to jest fajny dźwięk. O! Jak dobrze. Dobra. Co teraz? A, okej, okay, to tyle. Nie mogę tu wskoczyć? Nie mogę tu chyba w ogóle wskoczyć. A to ja jeszcze nie znalazłem tego access code'a. A, znalazłem niewłaściwy, tak? Muszę ciągnąć security dalej. Tak, tak, nawet nie zauważyłeś. Dalej nie zauważył. I nie miał już szans zauważyć. Ujo, ujo, przykro. O, security code. Gdziena? Ale skomplikowany kod. Dobra, never mind. Never fucking mind. Ach. Dalej, 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 dalej. O nie. Już od... Z helikopterem. Czy to w ogóle wyzwanie? Jeszcze... Dostałem tą? Po co? Tak się rozwala helikoptery. Żeby nie było. No damage, dziwko, combat rank S. Gdzieś to? Gdzieś to, Armstrong? Combat rank S! Dziwko? Siu, zadymka. Nie, to była zadymka. Siu. A czuję, że się rozkręcam, słuchajcie. Już. No jeszcze tak. Ile ja nagrywam? Tak z godzinę? Niecałą? Ale pewnie księć wytnę albo... What the fuck? Aha, to jest Armstrong, dobra. Się zastanawiałem, co ten koleś odpierdziała. Myślałem, że to ten, co ma takie śmieszne tarcze, wiecie. Co go generalnie wkroiłem chyba w helikopter. A sam takie, co to za cyrk? Piękne fajerwerki. Let's fight. Zajebiście, let's dance, kurde. Czemu wszyscy ci bossowie mają jakieś takie głupie ataki, które pozwalają, które dają mi przewagę na sam początek walki? Wiedziałem. A mogę to... Quick time event? Nie? Nie, po prostu zostaję w pierdzie, jak mi tak zrobi. Dobra, unikać tego ataku. A, dobra, unikać tego ataku też. A tego używać po ludzku. Dobra. Spoko.
Au. Myślałem, że go zabiorę. Nacisnąłem. Ciekawe, czy w ogóle jest zaprogramowany tak, że można go zabić, czy nie? O, pewnie, że wrzucił mnie w te. A, ja się sam wrzuciłem w te też. Dobra. Przecież to poważniejszy boss. A, dobra. Rocket Launcher, bijacz. O, fuck. No, da. Zostaw mnie. No! Uniknąłem! Da się to zablokować? Chyba nie da, bo to jest grab. On też działa tego. No! Wow! No nie, no ale tego się nie da uniknąć. Ile mi weźmie? Całe. Zajebiś. Gdzie ty idziesz? Ej! O! Udało mi się? Czy może to na czas trzeba było wytrwać, czy coś? Co ty robisz? Blade mode? Maybe? Czy to są nanopasty? To chyba są nanopasty. A to był checkpoint. Nie wiem, jakie są liriksy, ale nuta jest zajebista. Minus jest taki, że jest copyright, a ja nie mogę dać mu się złapać. Dostał. No nie, co to jest za tryb? No nie. Już mi tak dobrze szło. Czy on mi zabrał 20% healtha od razu? O wiele mniejszy kawałek mi zostawi. Nie, co jest? No ile? Czemu dwa? Czemu mnie kopiesz? Co ja ci zrobiłem? Chciałem, że chcesz, żebym dostał tu robotę czy coś. A nie, żebym się zabił. No! Pierdolony Goku! No, się nie da uniknąć. No, tak, jeszcze. No, Goku! Goku! Kurde. No yes, I am going down. Kurde. No nie! Nie! Zabierze całe, ale mam jeszcze jedną nanopastę.
1,1% życia ma. Dajcie mi go raz pokroić. Teraz, silny atak. Tak! Ile już jest myśli? I prawie już jest myśli. Ja mi zaczęła lampa latać, kurde, na biurku. Tak mocno bije. On nam rzucił w helikopter. Tak, on nam rzucił w helikopter. No i pięknie, kurde, tak powinna tak walka wyglądać od początku, a nie... Jakbyś mu teraz sam przebił serce. By... Tak było pięknie, nie? A combat rank D, dzięki, kurde. Co teraz? Koniec? No, oczywiście, że wstanie. Co, runda druga? Wykrzaił jego patent. Ale dostanie wpierdziel domek. No, zostanę połamanych żeber. I pstryk. Naciśnij. Nice. The fuck? Ty mi nie musiałeś ręki? No i pięknie. Chapter result DL story number 1 Jetstream. Combat rank C, hajs zebrany. No i co? To tyle? To tyle, moi drodzy. To była kampania Jetstream w Metal Gear Rising Revengeance. Mam nadzieję, że podobała wam się historia Samuela. Aktualnie patrzę, nagranie ma ponad godzinę, ale pewnie podnę je tak na 40 minut czy coś takiego. No i co? Wielkie dzięki za oglądanie. Oczywiście w tle jest copyright music, więc pewnie z jakiegoś NCS Rock Music sobie tutaj wstawię, coś innego. A tymczasem wielkie serdeczne dzięki za oglądanie. Jeszcze będzie kolejny odcinek z DL Story number 2. Będzie to o Wolfie, o historii Wolfa, tak jak to było o historii Samuela. No, także wielkie dzięki za oglądanie. Jeszcze raz, ostatni. Trzymajcie się. Pa, pa.